Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Nazywam się Ewa Grodzka, będę miała przyjemność spędzić z Państwem najbliższe chwile. A moimi pierwszymi gośćmi w dzisiejszym programie będą Kamila Peszko, Uniwersytet Szczeciński. Witaj serdecznie, witam Kamilo. Serdecznie. Oraz Konrad Frączak, prezes Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym wydarzeniu. Tak naprawdę jest to czwarte już spotkanie z cyklu. Skok po innowacyjność, biznes plus nauka. Te dwie dziedziny muszą się chyba uzupełniać, żeby dobrze funkcjonowały. Ale porozmawiajmy może o samym wydarzeniu. Skąd pomysł, dlaczego działacie w tym kierunku, czemu w Szczecinie? Czy to jest nam potrzebne? Szczecin tak naprawdę już jest czwartym naszym spotkaniem, ponieważ zaczęliśmy w Stargardzie, następnie w Ugoleniów, Koszalin, teraz czas w końcu na Szczecin. Widzimy potrzebę tego, że i widzimy jakby też potencjał współpracy między nauką a biznesem. Ponadto środki unijne, które teraz mamy, dają taką szansę współpracy między nauką a biznesem, wspólnego realizowania projektów. Tak naprawdę biznes nic nie zrobi bez nauki, a nauka nie zrobi nic bez biznesu. Chcemy pokazać, że jest możliwość współpracy i razem realizowania różnych projektów. Ponieważ to jest czwarte spotkanie, jak możecie powiedzieć, jak wyglądały te trzy poprzednie? Czy faktycznie to się sprawdza, działa? Na czym te spotkania tak naprawdę polegają? Po co je robimy? Rzeczywiście, te poprzednie spotkania były mocno związane były wyjazdowe, oczywiście, były mocno związane z dotarciem do przedsiębiorców, którzy pochodzili ze stref przemysłowych, do inwestorów. Do nich kierowaliśmy zapotrzebowanie nauki, bo rzeczywiście, kiedy my się spotykamy jako trochę pośrednicy, jako instytucje, które pośredniczą w tych kontaktach nauki i biznesu z dużymi firmami, to one nie za bardzo wiedzą, jak dotknąć tych naszych uczelni, więc ze wszystkimi uczelniami publicznymi w Szczecinie doszliśmy do porozumienia, że my wyjdziemy im naprzeciw. I tak to rzeczywiście wyglądało. Jak one wyglądają, te spotkania, one się dzielą na dwie części. Z jednej strony opowiadamy o funduszach unijnych, czyli o tych narzędziach do wykorzystania w zakresie budowania tych relacji partnerskich, a później przechodzimy do rozmów. 20-30 minut twarzą w twarz przedsiębiorca, naukowiec, 7, 8, 9 serii takich spotkań. Jest to bardzo efektywne, bo praktycznie jednego dnia, podczas jednego takiego wyjazdu, przedsiębiorca, prezes firmy przyjeżdża i od razu dostaje w pakiecie 7-8 różnych naukowców z różnych uczelni, więc masz czego wybierać i ma to poczucie tej rzeczywiście efektywności. Efekty są. My jako Akademia Morska mieliśmy okazję rozwinąć współpracę z dwoma przedsiębiorstwami. Z jednym przedsiębiorstwem koszalińskim cały czas współpracujemy, obecnie budujemy kolejną ofertę w zakresie rozwoju ich oprzyrządowania czy urządzeń przemysłowych. Bardzo ciekawa jest to współpraca, bardzo rozwojowa, nam bardzo przydatna, no i też zyskowna dla wszystkich. To na pewno. Ja się tak zastanawiam, czy przedsiębiorcy zdają sobie już w dzisiejszych czasach sprawę z tego, jak ta nauka, ta innowacyjność, jak jest dla nich ważna, bo często jest tak, że otwieramy jakiś biznes, uda się faktycznie dobrze trafić z dobrą usługą, produktem, jakkolwiek, no i jest fajnie, kolorowo, wesoło, przepływ gotówki jest, wszyscy są zadowoleni i chyba trochę nie myślimy o tym, że żeby ten stan zachować, trzeba ciągle się rozwijać. Dokładnie tak. Tym bardziej właśnie, że wiele razy jeszcze te przedsiębiorstwa nie wiedzą, że to uczelnia może im w tym jakby etapie pomóc. Również mamy swoje zaplecze, właśnie infrastrukturalne między innymi, też swoją wiedzę, którą możemy jakby wspomóc ich przy różnego rodzaju działaniach. Wiemy, jak napisać niektóre projekty, żeby to poszło sprawniej. Też wiemy, że nie mają na wszystko czas, żeby to wszystko zrobić, a tutaj działanie jest podzielone. Każdy wykonuje swoje jakby działania i możemy iść dalej. To najbliższe spotkanie kiedy się odbędzie? Bo już całkiem niedługo. 27 października. Zaczynamy praktycznie o prawie że poranku, 9:30 chyba. Rejestracja zaczynamy. Tak. Potrwa to do godzin popołudniowych. Rzeczywiście dzielimy to na dwie części. Będą goście z Warszawy, także z instytucji centralnych, które też dysponują tymi środkami na poziomie krajowym. Zapowiada się super, już ponad 100 spotkań umówionych, a jeszcze przez weekend jest szansa na wybór partnerów do rozmów, firm i naukowców,
ponad 117. To bardzo także dużo. Bardzo dużo, tak. Czy to na poziomie katedr, nawet nie poszczególnych osób, więc, więc zapowiada się świetne wydarzenie, na pewno będziemy chcieli to w przyszłości kontynuować, no tym bardziej, że no, tutaj w regionie też mamy środki u marszałka na to, żeby takie rzeczy robić później, czyli żeby ten pomysł, który wyjdzie z tej rozmowy, wyszedł, a rzeczywiście czasami jest dość też nawet zabawnie, bo jeżeli panowie akurat z Akademii Morskiej w Szczecinie przyjdą w mundurach i siądą przed firmą na przykład z branży spożywczej, ta branża się patrzy, no ale mechanik to mechanik i tak. Też może wesprzeć tą firmę w zakresie właśnie urządzeń i ich funkcjonowania czy polepszenia. Uniwersytet Szczeciński w zakresie logistyki wewnętrznej na przykład, Pomorsko-Poniewski Uniwersytet Medyczny, no medyczne rzeczy, także fajnie to działa. Tak, tym bardziej, że to jest współpraca też uczelni między sobą. Mm-hmm. To pokazuje, że my też potrafimy między sobą coś wspólnie stworzyć. Fajnie. Wychodzimy jakby z tą inicjatywą. To bardzo budujące jest tak naprawdę, dokładnie, więc tak. Bardzo się cieszę. Czy jest jeszcze szansa, żeby jakoś zgłosić się, żeby wziąć udział w tym spotkaniu? Czy to już jest jakby temat zamknięty? Dzisiaj jeszcze rejestrowały tak. Się duże firmy pokroju no, naszych inwestorów tutaj ze stref przemysłowych, więc to jest ostatnia chwila, żeby rzeczywiście próbować się wpisać z dobrym profilem, bo rzeczywiście trzeba go dobrze uzupełnić, żeby było wiadomo tak naprawdę po co się przychodzi, kogo się chce spotkać. No w najgorszym przypadku można przyjść na część tylko tą pierwszą dotyczącą funduszy i zasygnalizować też nam, tu osobom pośredniczącym tą chęć kontaktu, to się spotkamy po prostu. Później weźmiemy naukowców, przyjdziemy do siedziby firmy, albo zaprosimy na uczelnię, pokażemy laboratoria, pokażemy jak to robimy, jak możemy, co możemy wspólnie zrobić. Czyli nic to co oferta jest otwarta. Gdzie znajdziemy informacje? Na stronie jakiejś macie swoją? Tak, już wystarczy wpisać, tak naprawdę chyba jest najszybciej SKOKU innowacyjność i wtedy wszystko bez problemu jest Google znajdzie. Tak. Dokładnie tak. Znaczy, że istniejecie. Na Facebooku także jesteśmy. Na Facebooku również, jak ktoś potrzebuje, na Facebooku będzie. Także serdecznie zapraszam po trochę wiedzy. Myślę, że każdemu się przyda, a na pewno nie zaszkodzi. Ja bardzo dziękuję Wam za spotkanie oraz za rozmowę. Moimi pierwszymi gośćmi byli przepraszam, Kamila Peszko, Uniwersytet Szczeciński oraz Konrad Frontczak, prezes Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie. Ja zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę i po przerwie kolejni goście.